A w dzisiejszym odcinku ciężki tuning Minelaba Equinoxa 800. Jak widzicie, jest mocno pomodzony. Jeszcze w wersji 11-calowej jest to wzmocnienie uszu sondy. To jest 15 i te uszy są fabrycznie poprawione. Pierwszy element, który rzuca się w oczy, to jest wydruk 3D. To jest TPU, czyli taki rodzaj plastiku, gumy. Jak widzicie, zaprojektowany przeze mnie osłonka, która pozwoli na to, że jeżeli urządzenie upadnie gdzieś tam na polu, no to jest chroniona krawędź. To jest akurat miejsce bardzo newralgiczne, dlatego że to jest typu kanapka, sandwich budowa, on jest klejony tutaj, złożony. W związku z tym mamy osłonięte wszystkie newralgiczne punkty. I mamy podniesienie w tym miejscu, żeby też jakieś elementy nam nie zarysowywały ekranu. Jak widać, robiłem większe tutaj otwory niż w tych rzeczach, które można dostać w internecie. Musiałem sobie po prostu tą osłonę narysować, no żeby dało się w swobodny sposób w rękawiczkach naciskać przyciski. W tych wersjach, gdzie to było zaślepione, no nie do końca to wychodziło. To jakoś tutaj w miarę gra. Jak widzicie, jest tutaj szaft karbonowy, on jest tutaj po to rzucone, żeby urządzenie było lżejsze i się przede wszystkim składało. Ono się składa, ja już pokazywałem, składa się w zasadzie do 54 cm, więc jest minimalne, ale za chwilę Wam pokażę, jak jeszcze można złożyć dzięki tej modyfikacji. Wadą tej modyfikacji, od tego czego zacznę, jest to, że tutaj znajduje się bateria. Niestety cała elektronika została przeniesiona około 20 mm ponad sztyce. To może powodować efekt bujania, chociaż środek ciężkości jest w tym miejscu. To się okaże przy 15, która jest założona tutaj, bo fabrycznie jest 11, ale może się okazać, że to nie będzie dobre rozwiązanie. Po co to składanie? No tylko po to, żeby dało się zupełnie złożyć ten wykrywacz. Ja za chwilę Wam to pokażę, jak on będzie wyglądał w wersji złożonej. Niestety musiałem zaprojektować taki element, który kompensuje tutaj z tyłu wysokość, prawda? Po co taki element? Jak widzicie, jeśli podłokietnik byłby niżej, opada bardziej przód sondy, prawda? I ten przód zaczyna ciążyć, jest taki efekt, że po prostu jeszcze bardziej ciągnie Wam za nadgarstek, jest jeszcze gorsze wyważenie. Więc tu jest kompensacja i to mamy po prostu odciągnięte przez nasz łokieć, który podpiera w tym miejscu. Mamy odciągniętą tą całą masę i nos sondy nie opada tak nisko. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda urządzenie po złożeniu. No i tak mamy złożony kompletnie wykrywacz. Jak widzicie, praktycznie nawet jest to duża sonda, ale praktycznie nie zajmuje w ogóle miejsca. W pełni kompaktowym można byłoby tą sondę jeszcze zdjąć i w tej chwili urządzenie nam się sprowadza tutaj do 50 cm takiego odcinka. Jest bardzo kompaktowe z tego powodu. No i łatwo jest schować do jakiegokolwiek już plecaka, jakiegokolwiek bagażu podręcznego. Trzeba było oczywiście te wszystkie drobne elementy, śrubki, wszystko trzeba było zaprojektować na nowo i pozmieniać, żeby to miało rację bytu, ale jak widzicie, sprawiło się to świetnie. Będę testował w terenie i jedyną rzeczą, która jest, powiedziałem, newralgiczną, będzie wyważenie. Zobaczymy, czy to wyważenie wpłynie po prostu na przechylanie tego urządzenia i czy nie będzie jakimś problemem większym. W tym momencie można schować to do jakiegoś małego schowka w bagażniku, małego bagażu podręcznego złożyć i to urządzenie zupełnie nie przeszkadza. Zawsze problemem jest długość powyżej 60 cm, po prostu plecaki nie mają takiej długości i bardzo ciężko jest nawet do walizki w bagażu lotniczym schować takie urządzenie. Jeśli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Więcej filmów niebawem. Do usłyszenia, moi drodzy.